Szczęść Boże, witajcie, mamy dzisiaj niedzielę, 14 lipca. Posłuchajcie fragmentu z księgi proroka Amosa. Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa, widzący, idź, uciekaj sobie do ziemi Judy. Tam jedz chleb i tam prorokuj, a w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos Amazjaszowi, nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie, idź prorokuj do narodu mego, izraelskiego. Dzisiaj czytamy o tym, jak kapłan mówi do proroka, idź i prorokuj sobie gdzie indziej. To zdanie pokazuje, jak często nie potrafimy przyjąć o sobie trudnej prawdy, którą przynosi nam prorok, czy ktokolwiek nim jest. Czemu tak robimy? To jest droga, która otwiera na przemianę i świętość. Z uwagą wsłuchujemy się w jakiś niełatwy przekaz, który może stać się dla nas szansą dla Twojego i mojego nawrócenia i uświęcenia. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobrego dnia, szczęść Boże.